Iza, Iza, ratuj! Co się stało? O, mam taką samą piżamę. Piżamę? To nie piżama, to mój strój na randkę. A, strój na randkę, no jasne. Nie no, wiedziałam, że to nie to. Proszę cię, pomóż mi. Chłopak zaprosił mnie na randkę, co ja mam ubrać? Pomyślmy, może coś eleganckiego? Ale ja nie wiem, gdzie pójdziemy. Może pójdziemy do parku, nakarmić kaczki? W takim razie ubierz to. I jak? Wyglądasz świetnie, idealnie na randkę. No tak, mogę w tym iść wszędzie, do parku, do kina, na piknik. Dzięki, Iza. Powinnaś poprowadzić jakiś program o metamorfozach. Jesteś w tym świetna. Program o metamorfozach, mówisz? To nie taki zły pomysł. Życz mi powodzenia. Pa! Witam wszystkich serdecznie. Oglądacie właśnie program Bądź Piękna. Do mojego programu zgłosiła się uczestniczka o imieniu Viola. Poznajmy ją. Cześć, jestem Viola i bardzo chciałabym zmienić swój wygląd. A co konkretnie chciałabyś zmienić? Chciałabym coś zrobić z włosami. Chciałam uzyskać platynowy blond, ale niestety nie udało mi się to. I wyszły zielone. Zauważyłam też, że masz bardzo mocny makijaż. Czy malujesz się tak na co dzień? Tak, to mój codzienny makijaż. Ale znajomi mówią mi, że trochę przesadzam. Okej, a co powiesz o swoim ubiorze? Lubię spódniczki mini i bluzeczki na ramionczkach. Ale chciałabym zmienić swoje życie. W poniedziałek mam rozmowę o pracę i proszę cię, żebyś mi pomogła zmienić swój styl. Viola, oczywiście, że ci pomogę. Zapraszam cię do mojego studia. Zrobię ci piękny makijaż i fryzurę. Viola, jak się czujesz? Nie mogę się doczekać przemiany. Zakryłam wszystkie lustra, bo zobaczysz się dopiero po przemianie. Więc zaczynajmy! Najpierw zmyjmy ten makijaż. Masz taką ładną twarz i zdecydowanie za mocny makijaż. Od razu lepiej. Teraz zajmę się twoimi włosami. Musimy zmyć ten zielonkawo-żółto-fioletowy kolor. Iza, co teraz? Teraz nakładam farbę do włosów. O, czy widzę coś niebieskiego? Czy ja będę miała niebieskie włosy? Zobaczysz później. To będzie bardzo duża zmiana, zaufaj mi. Czas na cięcie. Cięcie? Jak to? Teraz pokażę ci, co dla ciebie wybrałam. Efekt koloryzacji zobaczysz później. Przygotowałam dla ciebie tę śliczną kurteczkę w kwiaty. Do tego modną, skórzaną spódniczkę. I oczywiście dodatki. Jak ci się podoba? Oj, jeszcze nie wiem, nigdy się tak nie ubierałam. To pędź do przymierzalni, będziesz wyglądać świetnie, zobaczysz. Viola, jesteś gotowa na finał? Chyba tak. Zaraz zobaczymy Violę w całkiem nowej odsłonie. Raz, dwa, trzy! Wyglądasz fantastycznie. Jak się czujesz? Jeszcze nie wiem, chcę się zobaczyć już w lustrze. Okej, nie przeciągajmy. To twój nowy styl. Wow, wyglądam nieziemsko. Moje włosy, jakie krótkie. Taki platynowy blond chciałam uzyskać. A jaki ładny makijaż. Chyba będę się tak malowała na co dzień. A jak ci się podobają nowe ubrania? Zdecydowanie na plus. Wyglądam modnie i stylowo. Dzięki, Iza. Powodzenia na rozmowie o pracę. Metamorfoza udana, a moją kolejną uczestniczką w programie Bądź Piękna będzie... Mariola! Poznajmy ją teraz! Cześć, mam na imię Mariola i mam 27 lat. Mariola, powiedz nam, dlaczego przyszłaś do tego programu? Chciałabym bardzo się nauczyć, jak ładnie się malować. No i chciałabym coś zrobić z włosami. Od dziecka chodzę w spiętych włosach. A co powiesz o swoim ubiorze? O, myślę, że jest nieciekawy i nijaki. Iza, za niedługo lecę do Hiszpanii i chciałabym, żebyś mi zaproponowała jakąś ekstra stylizację na plażę. Zobaczymy, co da się zrobić, ale najpierw zajmę się twoimi włosami i makijażem.
Mariolko, przede wszystkim używasz za jasnego podkładu do twarzy. Czy ty o tym wiesz? Oj, nie zdawałam sobie z tego sprawy. Nie martw się, zaraz się tym zajmiemy. Proszę bardzo, całkiem inna twarz. A teraz włosy, zobaczymy w jakim są stanie. Wow, Mariola, masz piękne, długie włosy. Jak mogłaś je ukrywać pod kucykiem? Okej, włosy gotowe. Resztę zobaczysz w finale. Nie mogę się doczekać. Marzyłaś o stylizacji na plażę. Co powiesz na taki zestaw? Ojej, bardzo odważny. Popatrz na te frędzelki. Przebieraj się, kochana. Nie ma na co czekać. Zaraz zobaczymy Mariolkę w całkiem innej odsłonie. Jesteście na to gotowi? Mariola, a ty jesteś gotowa? Tak, jestem gotowa. 3, 2, 1! Jak? Co myślisz? Wyglądasz niesamowicie, jak prawdziwa modelka. Ojejciu, chcę się już zobaczyć, nie mogę się doczekać. Okej, dłużej cię nie trzymam w niepewności. Wow, to naprawdę ja? Naprawdę? To niesamowite, moje włosy. Dlaczego ich wcześniej nie rozpuszczałam? Co myślisz o stroju? Jest nieziemski, podobają mi się te frędzelki. Dzięki, Iza, teraz mogę jechać na plażę do Hiszpanii i świetnie się bawić. To już wszystko na dziś. Piszcie w komentarzach, która metamorfoza podobała wam się bardziej. I oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pozdrowionka! Prześlę wam pocztówkę z Hiszpanii. Adios, amigos!